Jeśli wam powiem, że mi się nie podobało, jeśli wam powiem, że jestem zaskoczony, jestem rozczarowany, e, że nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało, to nie miejcie mi tego za złe. Spałem zaledwie trzy godziny, a wszystko przez to, że jak zwykle o trzeciej nad ranem, do trzeciej nad ranem siedziałem, Czekając na ostatni odcinek The Last of Us i który zakończył się o godzinie 3.44. Praktycznie. Był to cholernie krótki odcinek, ale jakże pełny wrażeń i emocji. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu w którym mówimy o ostatnim odcinku The Last of Us. Witam wszystkich na platformie YouTube, witam wszystkich na platformie Spotify. E, oczywiście to są dwie platformy, gdzie jest podcast w wersji wideo, gdzie widać moją zmęczoną, przemęczoną twarz. I na innych platformach podcastowych, Apple i tak Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ostatni odcinek The Last of Us to... Na swój sposób, prawdziwa bomba, można powiedzieć. Yy, wiem, że zacząłem mówić, że mi się nie podobało coś, że coś było nie tak, ale o tym później, a może na końcu, Wam powiem, dlaczego i co i czemu <laughs> i w ogóle. Yy, nie wiem, jak zacząć mówić, ponieważ o tym odcinku, ponieważ obawiam się, że Wywoła na mnie podobne reakcje, jakie wywołał podczas oglądania. Kiedy widzimy ciężarną kobietę, która ucieka przed czymś lub przed kimś, kiedy ta kobieta wpada do małego domku, w którym ktoś miał na nią czekać, a tych osób tam nie ma, kiedy widzimy w pewnym momencie, że odeszły jej wody. I wiemy, że za chwilę urodzi, ale jest w cholernym niebezpieczeństwie. To obawy plus emocje powiązane z tym, co zaprezentowali autorzy tego odcinka serialu The Last of Us, zaczynają w pewnym momencie w człowieku buzować. I ja Wam powiem, że w pierwszej chwili myślałem, że. A ponieważ tego nie ma w grze komputerowej, to jest ten ekstra dodatek. To jest ten dodatek, o który ja błagałem w jakiś sposób po pierwszym i drugim odcinku, gdzie mówiłem, jak fajnie, że autorzy w pierwszym odcinku byli ci, pamiętacie, lekarze, uczeni w telewizji, którzy mówili o wirusach, o grzybach, o, o, o tym, co może zagrażać ludzkości. W drugim odcinku poznaliśmy wirusa, kiedy do ta pani naukowiec mówi, że. Zlikwidować całe miasto, spalić, wysadzić w ogóle, że to jest jedyna opcja, żeby się pozbyć tego wirusa. W trzecim odcinku już tego nie było. Nie było żadnego ekstra dodatku, niczego, bo już zostaliśmy wprowadzeni w ten świat The Last of Us i dalej mieliśmy czekać na odcinek dziewiąty, końcowy, finałowy, ostatni. Już mi się głos łamie, ale nie ze względu na to, że to był. Ostatni odcinek, ale z tego względu, że kiedy widzimy zagrożoną matkę, która za chwilę, zagrożoną kobietę w ciąży, która za chwilę zostanie matką, ponieważ odeszły jej wody, która ucieka przed czymś, gdzie w pierwszej chwili myślałem, że może ucieka przed jakimiś ludźmi, ale niestety. Mamy to walenie w drzwi i za chwilę słyszymy ten specyficzny dla zarażonych odgłos, te odgłosy, ten efekt. Już wiemy, że to jest ja na nich mówię zombiaki, że to jest zarażone, zarażona osoba, zombiak, który rozwala blokujące drzwi, blokujące krzesło, blokujące drzwi krzesło, wpada do środka na E, ciężarną kobietę, która broni się e, nożem, takim styzorykiem, nożem e, dźgając go. I kiedy już nam się wydaje, że wszystko jest piękne, że udało jej się, że uratowała się, że będzie normalnie żyła, że jest okej, okay, że git. Jeszcze do tego słyszymy w tle płacz dziecka, a jednocześnie widzimy, że została ugryziona w UDO. Dla niej kończy się wszystko, praktycznie. Odcina szybko pępowinę, żeby uratować swoją córkę, którym jest Eli. I możliwe, że właśnie przez to, że w tym momencie, w tej chwili. Eli została odcięta od matki, która została ugryziona, nabyła odporność. Możliwe, że to się właśnie wtedy wydarzyło, że nie została w pełni y, zakażona, żeby się przemienić tak jak matka, ale poprzez połączenie pępowiną coś się, w Eli w jej ciele znalazło, co ją uchroniło później, kiedy została ugryziona, że się nie przemieniła. I powiem Wam szczerze, kiedy widzimy płaczące niemowlę i zdajemy sobie sprawę z tej całej sytuacji, co się właśnie wydarzyło. U mnie w nocy o trzeciej z minutami, kiedy, kiedy ta scena leciała w telewizji, ja byłem już w tym momencie rozwalony psychicznie. Rozpieprzyli mnie po prostu. Nie ukrywam, że teraz mi się już głosniłam, nie łamie na szczęście, ale nie ukrywam, że popłynąłem troszeczkę. Tak jak ktoś mówił, że może w innych odcinkach jest wiele takich emocjonujących scen, że człowiek się wzruszy, tak tutaj historia Eli i jej matki. Łojeju. No ale cóż, <laughs> poznajemy też. Bo co się wydarzyło z matką, zobaczycie oczywiście na serialu. Matka ginie, matka nie przeżywa. E, zostaje, jak się okazuje, oni e, czekali na świetlików, na e, Marlen, e, która na prośbę, która prawdopodobnie może była też koleżanką, znajomą, lub przyjaciółką Matkieli, e, która, która oczywiście obiecuje, że się nią zaopiekuje, że ją wychowa. I e, no cóż, jednocześnie na prośbę matki, najpierw nie chce, ale później ją zabija. I w tym ostatnim odcinku mamy dwie osoby, które będą na swój sposób przeżywały pewnego rodzaju tragedię. Wróćmy jednak do tego, co oferuje nam dalej, co oferują nam dalej twórcy serialu Różnice, którą zobaczyć można w tym ostatnim odcinku, to Joel, który jest inny. Joel jest radosny. Joel, mimo tej całej sytuacji, jest jakiś taki pozytywnie nastawiony, uśmiecha się, żartuje. Natomiast Eli? Eli, tak jakby przewidywała, że jej życie może się za chwilę skończyć. Zamyślona, w jakimś takim swoim świecie zamknięta nie ma na jej twarzy radości. Jest raczej jakieś taka zaduma, smutek, niepewność. Do momentu, kiedy wchodzą do budynku, żeby się rozejrzeć, gdzie jest ten szpital, ponieważ szukają szpitala, gdzie są świetliki, które oczywiście tam mają dokonać tak zwane badania na Eli. Do momentu, kiedy właśnie wchodzą do budynku, Eli zauważa, coś zauważa. E, można powiedzieć, że podała, e, spuszcza drabinę, ponieważ Joel ją podsadził wcześniej, ona weszła wyżej. Miała mu e, podać drabinę, natomiast e, rozkojarzona upuściła tą drabinę i zaczęła gdzieś biec. Joel w tym momencie wpada w taką rolę zmartwionego ojca, można powiedzieć, i rzuca się na, na ratunek, znaczy rzuca się na ratunek, leci, za nią, ustawia tą drabinę, szybko leci za, za Eli do góry żeby zobaczyć, co takiego się stało, co zauważyła, no bo przecież ona taka momentami nieroztropna e, rzuca się w pogoń za coś, za czymś i nie wiadomo za co. I tutaj mamy tą wspaniałą scenę, która ukazuje nam z jednej strony świat zniszczony, świat e, kompletnie zdewastowany. Mówię tutaj, mam na myśli miasto oczywiście, ale, ale jak wiemy, z podróży Eli i Joela. Wszystko tak wygląda. Eee, taki mały cud. Żyrafa. Żyrafa, która je liście e, przy budynku. Co daje możliwość takiego bezpośredniego kontaktu dla Eli e, ze zwierzęciem, z czymś, czego wcześniej kontaktu takiego nie miała, nie widziała. I to jest taki moment oderwania nas od tej negatywności, całej, która gdzieś tam mogła towarzyszyć, która towarzyszyła w wielu przypadkach naszym bohaterom w ich podróży. Uśmiech Joel, Eli, wręcz jak ojciec z córką. W tym odcinku jeszcze jedna rzecz dosyć. Interesująca, że Joel wreszcie otwarcie mówi o swojej nieżyjącej córce. Nawet dochodzi do wniosku, że z pewnością Eli by ją polubiła. E, mówi, że była wyższa i, i w ogóle, więc e, mamy innego Joela. I kiedy wchodzą głębiej do miasta nasi bohaterowie, wybucha bomba hukowa, ogłusza Joela, ogłusza Eli, po czym Joel dostaje strzał z kolby w tył głowy, traci przytomność i widzimy w kolejnej scenie po chwili, kiedy Joel delikatnie, powoli otwiera oczy, jeszcze taki otumiony po tym ciosie, po tym uderzeniu. I są już w szpitalu. Są w szpitalu. Eli nie widzimy. Jest tylko Joel. I z powrotem widzimy jakimś cudem Marlen, która mówi, że tylko jemu mogło się to udać, że oni stracili jak gdyby połowę swoich zasobów podróżując z do, do, do tego szpitala, do tej jednostki. I pada tam świetne stwierdzenie, które też jak gdyby przypomina nam, kim jest Joel lub też kim Joel może być. Że ze wszystkich, to moim ze wszystkich osób na świecie, u których chciałabym mieć jakiś dług wdzięczności, to nie chciałabym, go, by, go, by go mieć u Joela, a teraz ma u niego dług. I to też nam daje taką podpowiedź, że mimo wszystko. żeby Abyśmy zachowali świadomość taką, że Joel jest osobą na swój sposób nieprzewidywalną. Mi prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, mimo iż wydaje nam się, że go znamy, to ta scena podpowiada nam, że chyba nie do końca jeszcze mieliśmy okazję poznać Joela od tej jego drugiej strony. I dochodzimy do tego momentu, gdzie w tej rozmowie praktycznie jest ten moment, gdzie mówiłem, że dwie osoby stracą, mogą stać, że stracą kogoś bliskiego. Joel, który jak gdyby zaczął traktować El jako swoją córkę. I nasza ciemnoskura przyjaciółka Marlene, która E, praktycznie wychowała Eli, która ją odebrała, która e, odebrała ją od matki jako niemowlę, więc e, można powiedzieć, że w jakiś sposób też była z nią związana. Chociaż z tym wychowaniem to chyba troszeczkę muszę się wycofać, ponieważ jak pamiętacie, e, początek kiedy Eli. Eli e, Poznała Joela za pierwszym razem, no to Eli była przypięta gdzieś tam do koloryfera, więc te panie miały między sobą dosyć ciekawy, można powiedzieć, no nie związek, tak, ale, ale, ale działały na jakimś takim dziwnym, dziwnym poziomie, że tak powiem, wychowawczym. W każdym razie. To co mnie zaskoczyło, to potraktowanie przez świetliki Joela. Na zasadzie takie wykonałeś swoją robotę spadaj. E, dla Joela, u którego nie warto mieć żadnych długów wdzięczności czy ogólnie, więc mimo iż. Była świadoma, do czego jest zdolny Joel, jaki jest Joel. E, praktycznie kazała go wyrzucić ze szpitala, a gdyby Fikał, to mieli go e, zabić. Więc. Zaskakujące trochę, jeżeli chodzi o podejście. No i siłą rzeczy wiadomo, że Joel, dla którego eli stała się praktycznie jak gdyby taką córką lub też kimś mu bardzo bliskim, kimś na podobnym poziomie. Ja mam akurat syna, ale dorosłego już, ale jeżeli patrzę na moich przyjaciół, gdzie są moi moi koledzy, którzy mają córki, to więź między ojcem a córką jest zupełnie inna między córką a matką. Więź między ojcem a, 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 a córką jest na jakimś takim innym, niewyobrażalnym poziomie. Mówię tutaj o normalnych rodzinach, nie o jakichś patologiach. Z tego względu, że ojciec i to może też tłumaczyć podejście Joela w pewien sposób. Ojciec dla własnej córki, którą kocha, jest w stanie zrobić. Rzeczy nieobliczalne. I dokładnie to robi Joel. Joel cały czas wie, że on musi chronić Eli. On cały czas czuje się za nią odpowiedzialny. To nie była dla niego taka zwykła robótka. Przywiozem kogoś tutaj, róbcie co chcecie, hej. Nie, ponieważ on przez tą całą podróż wziął na siebie odpowiedzialność, Opieki nad Eli, i doszliśmy do momentu, kiedy Eli jest mu naprawdę bliska. Traktuje ją praktycznie jak córkę. Otwiera się przy niej, jest wyluzowany, na luzie. Eee, rozmawia nawet o nieżyjącej córce, więc on przeszedł już pewien etap. Tej swojej żałoby związanej z córką, bo teraz jest Eli, która jak gdyby weszła w to miejsce. I kiedy rozpierdziela cały szpital, zabija wszystkich praktycznie ludzi, którzy stoją mu na przeszkodzie, i na końcu w garażu Marlene wykańcza też. Mimo iż ona go błaga, żeby ją zostawił, i tutaj mamy tego Joela, który nie bierze jeńców, który mówi, że um, mówiąc tak ogólnie, jak ci pozwolę żyć, to wiem, że będziesz ją szukała i dlatego ją też eliminuje. Bezwzględnie chroni Eli. Musi, um, można by to powiedzieć, wykasować wszystkich, którzy mogą. Jemu i jej zagrażać. Głównie jej, bo jemu zależy na tej opiece nad nią. I moi drodzy, dochodzimy do momentu, gdzie jest naradza, rodzi się, tworzy się, gdzie powstaje największe kłamstwo w, tym, w tej całej historii. Kiedy Eli mówi, żeby Joel przyrzekł, że kwestii związanej z tym, że nie można było ogólnie, tak wam mówię, nie, nie będę em, komentował, nie będę wam czytał dialogów, ale chodzi o to, żeby Joel przyrzekł, że tak naprawdę nic nie można było zrobić, że em, mimo iż ona czuje, że coś jest nie tak, że, że coś się wydarzyło w tym szpitalu, że chyba nie do końca tak miało być. Raczej ona się spodziewała, że nie otworzy oczu, że jak już zostanie podana narkozie, tak koniec. Już więcej się nie obudzi. I to było. chęć, chęć, to była jej misja. Jej misją było. próba, czy też. ocalenie gadunku ludzkiego, ocalenie ludzi. Natomiast, cóż, Joel w jakiś to sposób przeszkodził. I może dla własnego spokoju, może dla własnego sumienia Eli chciała usłyszeć, czy Joel nie kłamie, czy, czy, czy jest z nią szczery. I no przyrzeka, że nic nie można było zrobić. I to właśnie jest to najgorsze, największe kłamstwo. I moi drodzy, kończymy przygodę z The Last of Us. Dziewiąty odcinek totalnie skasował mi grę, powiem Wam szczerze. Ten dziewiąty odcinek, mówię, on, on tą grę e, zjadł, strawił i wydalił. Gra ma swój poziom. Gra powoduje, że żyjemy tą historią, żyjemy tymi postaciami, żyjemy tą historią, tymi wydarzeniami. Natomiast serial, to i w jaki sposób to przedstawił, to jest to niby ta sama historia, ale z dodatkiem nowych wątków, z dodatkiem nowych pewnych historii, które mogą się podobać lub nie, no sprawiła, że tak jakby miał patrzeć tak od drugiej strony, to tak, jakby gra powstała na podstawie serialu. Wiem, że to brzmi jak jakaś paranoja, ale czekam na drugi sezon. I najbardziej mnie to boli, że jeżeli drugi sezon będzie zrobiony tak, jak e, będzie szedł w parze, czyli nie, nie wymyślą sobie jakiejś dodatkowej historii, tylko poprowadzą linię jak. Jest w drugiej części gry. To będzie to bardzo, bardzo niefajna opowieść. Możliwe, że w planie jest i trzeci sezon, i ja wam powiem, że to jest taka moja cicha nadzieja na trzeci sezon i żeby momencie, kiedy wychodzi trzeci sezon, wyszła trzecia część gry. To by było idealne. Może Naughty Dog pracują właśnie nad trzecią częścią gry, nic nie mówią, nikomu nie zdradzają, nikomu nie opowiadają, a gdzieś tam w tle coś powstaje. To by było, moi drodzy, to by było najlepszym prezentem, jaki kiedykolwiek Ktoś mógłby mi w jakiś sposób sprezentować, sądzę też, że nie mi, a wielu, wielu innym fanom na świecie, którzy, którzy, którzy też są w jakiś sposób bojami tej serii, tego świata, tego klimatu, tej twórczości Naughty Dog. Ja oczywiście wchodzę na IMDB, daję 10 na 10, bo nie potrafię inaczej. Nie potrafię dać mniej. mniej. Nie potrafię dać dziewięć. Z tego względu, że ten serial dał mi tyle wspaniałych emocji, tyle wspaniałych przeżyć. Odcinek dziewiąty już początek, gdzie rozkleił mnie. Nie jestem w stanie nawet pomyśleć, żeby dać dziewiątkę dziewięć na dziesięć. Bym był nieszczery względem siebie. Więc... 10 na 10, jak zwykle, jak do każdego odcinka, ponieważ oczekiwałem wiele, ale to, co zostało mi zaoferowane, to, co zostało mi dane, przegroczyło moje najświeższe oczekiwania. Po prostu brak mi słów, brak mi słów. I teraz. Pomyślcie, gdyby HBO robiło takiego Wiedźmina. Ale niestety. A robią to nieudacznicy z Netflixa i te historie wyglądają, jak wyglądają. Dziękuję Wam za spędzony wspólnie czas. Liczę na Wasze komentarze, bo mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy w w serii takiej w serii, w takim może materiale podsumowującym z Waszymi komentarzami, właśnie na temat The Last of Us, na temat tego, jak Wy żeście odebrali ten ostatni odcinek, jak Wam się on podobał, lub też nie podobał, jakie były Wasze odczucia. E, fajnie by było przeczytać Wasze komentarze. I może spotkamy się w następnym filmie. A ja, cóż, w następnym materiale, w następnym podcaście. A ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i muszę e, na jakąś kawkę albo coś, bo trzeba przetrwać cały dzień. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.